Wydechy, wydechy z kwasóweczki do CF Moto różnych modeli. Cześć wszystkim, z tej strony Adrian z ATV Kłatotwock. Mamy dzisiaj, słuchajcie, do pokazania Wam wydech, wydechy. Bo generalnie zaczynamy robić wydechy z moim znajomym, który zajmuje się wydechami do sportowych fur, do kładów, bo takich w zasadzie nie było na rynku. No jest niby RJWC, kosztuje jak kosztuje. Generalnie, słuchajcie, polskiej produkcji, kwasuwa, widać, polerowana stal. To jest oryginalny wydech od 625, który był tutaj, z elektroniczną przepustnicą. Widzicie, jest to wydech, tutaj jest taki katalizator, można powiedzieć. I tak wygląda. To jest wydech akurat od 520, ale chciałem Wam pokazać, bo generalnie 525 jest bardzo bliźniacza. Mocowania trochę inne są i troszkę rurka jest jedna dłuższa, druga krótsza, ale generalnie chciałem pokazać, żebyście widzieli, bo tutaj jest ten wydech, zaraz Wam opowiem o nim, że zasada jest taka, że jest wszystko od 1-1 do zrobionego. Zobaczcie, jaka to jest robota dobra. Sprężynki zakładacie, to jest wszystko plug and play. W tym kładzie przymocowaliśmy ten wydech, dosłownie no, wyjąć stary, przykręcić swój. Jedynie co, no to trzeba dać nakrętkę zwykłą, bo tutaj jest zespawana, a w tym wydechu nie ma tej nakrętki, jest po prostu na przelot, więc trzeba sobie po prostu zwykłą nakrętkę nierdzewną kupić do tego, albo zwykłą nawet, i przykręcić ten wydeszek. Więc tak wygląda ten wydech. Piękna robota, zobaczcie, polerowana stal. Jest to, słuchajcie, w bandażu takim specjalnym, który będzie odporny na wodę. Tak zapewnił mi mój kolega. Sprawdzimy to, słuchajcie, później w terenie, dlatego tutaj jest taki model testowy, który mój też znajomy, który kupił nas w Otwocku kłada, ma. I powiedziałem mu, że dawaj, wrzucimy Ci wydech. Po ty jeździsz, potestujesz. Generalnie on chciał już wydech taki mieć, albo końcówkę wydechu, to mu zaproponowałem z kwasówy. No i będzie miał z kwasiaka cały wydech. Od kolektora w zasadzie leci do końca. Wszystko jest, słuchajcie, tak jak mówię, po fabrycznych miejscach, śrubach, także nie ma tu jakiegoś wiercenia, rzeźbienia, bo jest to odzorowany 1-1 wydech. Jeśli będziecie zamawiali, to taki wydech kilka dni roboczych i będzie dla Was robiony. Mamy wymiar, mamy to wszystko porobione, jak to należy i żeby było odzorowane cały czas. Wydech, jak widzicie, jest fajeczka do dołu skierowana, także tutaj nic nie przypali. Polerowana, widać. Mocowana jest oczywiście tutaj na fabrycznych, zobaczcie. Tu nie ma żadnego rzeźbienia, cudowania, tak samo spawania, tylko od razu do kolektora, sprężynki zaciągacie na tą uszczelkę grafitową, prawda? Widzicie, tu jest uszczelka ta grafitowa tam i wszystko ładnie pasuje. Także co, no chyba odpalamy, żeby Wam pokazać, jak to działa. Zobaczcie, tutaj i tutaj tą uszczeleczkę też wkładacie. No i to jest, zobaczcie, jaki przekrój tutaj jest tej rury, a jaki jest tutaj. No i nie ma tego kata, więc bardzo fajnie, sympatycznie chodzi. Do tego jakiś program się zrobi, dokłada do sterownika, się wgra fajny softcik i naprawdę fajnie to chodzi. Weź odpal, zobaczymy, pokażemy, jak to hula. Oczywiście, słuchajcie, no kład już zagrzany, bo trochę nim jeździliśmy. Także temperaturka jest. Wydech generalnie po założeniu będzie się wypalał, więc jeszcze tym będzie wylatywał przez no, trochę czasu trzeba będzie poświęcić, bo to widać już dym tutaj był i troszkę oparu zrobiło. No i teraz zobaczcie, jak to hula. Najlepsze, że to skwasuwa i szczerze przeżyje kłada, nie? CF Moto 500, jak ktoś ma jakieś stare takie, wiecie, 15-letnie kłady, no to wiadomo, przepalają się te wydechy tutaj gdzieś na kolankach, no i ludzie tutaj później szukają wydechu, więc nie ma problemu, z kwasuwy będą wydechy. Ja jeszcze nawet do 500-ki chyba swojej zrobię. Mamy, słuchajcie, to tak, do 520-ki starej, do najnowszej 625, do 850-ki pojedynczy, do 850-ki, no 850-ki pojedynczy i 1000, wiadomo, to jest to samo. I mamy też dual do 850-ki i do 1000, mamy do Z-Force'a.
No i teraz w planach jest stara 520, wiadomo, stara, dlatego że ich najwięcej jest, oraz w GOES-ie tym teraz najnowszym jest ten sam wydech, więc trzeba pomyśleć o właśnie tym wydechu do tej starej 520. Nie, sorry, mamy do 520 starej, chodzi nam o nową, do nowej, do najnowszej nie mamy, więc będziemy mieli niedługo właśnie do tej najnowszej. Do starej mamy, to jest właśnie do tej starej 520, przepraszam, i do GOES-a, więc od ręki jest, możemy Wam w każdej chwili zamówić. Znaczy, można od razu do nas kupić, a generalnie jak coś to parę dni i wydasz jak jest. Więc co, no to zobaczcie teraz jak to jeździ, jak to słychać.